Cześć wszystkim, z tej strony Bestie, z kolejnym odcinkiem na naszym kanale. Dzisiaj zrobimy sobie haul świąteczny, jako że są święta, ja zrobiłam również zakupy. Obok mam tutaj moją choineczkę, którą będziecie zaraz pewnie widzieli. No i będę Wam pokazywała między innymi, co sobie zakupiłam, co do niej mam. No i będziecie też widzieli pod koniec filmiku, jak ją ubieram na livestreamie. Także jak ktoś Was był, no to zapewne już to widział, a to biorę przede mną. No ale dobra, przejdźmy do tych rzeczy, bo troszeczkę ich mam. Również możecie dalej w komentarzach pochwalić się, co dostaliście na Mikołajki, czy w ogóle byliście grzeczni. A jeżeli chcecie Bessie zrobić mały prezencik, to oczywiście możecie zostawić dużą łapeczkę do góry, jeżeli Wam się sam filmik spodoba, a ja zapraszam Was do oglądania. Ja zobaczyłam takie dwie malutkie, urocze, no nie wiem jak to, takie skarpetki, to nie wiem jak to się nazwać. Znaczy, że nie myślałam na dłuższą metę, na co mi to, tak naprawdę. Także kupiłam je tak, mówiąc szczerze, tak YOLO, bardziej jako świątką dekorację, tutaj wykorzystując z tymi tutaj ścianą, a my co się w ogóle, to nie wiem czy zauważyliście, że kogoś dłużej nie było, no to są teraz gwiazdki, być może ktoś tutaj dłużej na livestreamie nie wbijał, teraz są akurat gwiazdki, co w ogóle uważam, że daje taki fajny klimacik na samym livestreamie. No i coś pomyślałam, żeby mniej więcej jakieś takie dwie skarpetki dodać, więc jeszcze pomyślę. Oprócz tego kupiłam też taką jedną większą, z czym mam pewien pomysł związany, ale to już wkrótce, teraz nie będę Wam zwracała, ale mogę powiedzieć już na samym początku, że mam dla Was pewną niespodziankę, o której już na dniach się dowiecie i myślę, że będziecie szczęśliwi. Także taka też skarpeta wielka i tutaj coś w środku będzie. Możecie na dole w komentarzach pisać, co myślicie, że tam wymyśliłam. Oczywiście oprócz choinki, jako że zdecydowałam się na żywą, bo ja na przykład mam tak, że co roku u mnie zawsze była żywa choinka, dlatego przez dłuższy czas zastanawiałam się, czy kupić żywą, czy też może sztuczną. Na samym początku mówiłam na live'ach, że kupię sztuczną, jednak koniec końców, no kurczę, to święta ze sztuczną choinką, no nie może tak być. No i oczywiście do tego trzeba było kupić ten stojak na tą choineczkę. W ogóle jak ja później zobaczyłam, ile ona kosztowała, to byłam w szoku, bo więcej kosztowało ten stojak niż sama choinka, ale on jest strasznie fajny, bo tak jak widzicie, akurat ja mam taki dosyć taką starszą wersję takich wkładów na choinkę, czy jak tam tą podstawkę. I to jest fajne, bo jak nalewacie wodę, to od razu mam pokazać ten wskaźnik, ile jest tej wody, że nie musicie tam zaglądać do środka, więc to jest bardzo przydatne i to akurat mi się bardzo z tym podoba. No i ogólnie ładnie wygląda jednak, no, o wiele była droższa niż sama choinka, ale tak jak mówię, ja zawsze miałam co roku żywą choineczkę. Jak powiedziałam tacie, że to akurat to kosztowało 75 zł, to ta powiedział, że to jest normalna cena, że jak my kupujemy do naszej, bo mamy taką podstawkę większą, takiej do 3-metrowe choinki, bo zazwyczaj mamy takie po ponad 2-2,5 co roku, to one kosztują o wiele więcej, więc podobno to jest normalna cena, za to wierzę na słowo. W wiele sklepach typu Home Menu lub też innych są takie typu lampeczki, które normalnie w takich sklepach kosztują po 69 zł, akurat Home Menu tyle kosztują. I ja osobiście uważam, że to nie jest warte takich dużych cen. A akurat te, które sobie tutaj kupiłam, są ładne, chociaż tutaj nie wiem, czy to widać, ale tutaj troszeczkę podpadało tego, ale to akurat nie szkodzi, bo to można znowu przykleić. I one kosztowały 14 zł, także uważam, że o wiele lepiej kupić sobie takie lampki, które tak naprawdę jakościowo myślę, że dużo nie odstają, tylko tym, że tam mają grubsze sznurki i pewnie lepszy klej. A w rzeczywistości tak dużo na tym sobie wtedy zaoszczędzić. O, czas na dużą torbę. Już w sumie to sporo osób to widziało, to co się w niej tam więcej znajduje, bo pokazywałam to na snapie. I nie mogłam się oprzeć temu, aby wziąć takie czerwone... Nie mam pojęcia, jak mogę to nazwać. No tak czy siak, taka ozdóbka, którą się wkłada po prostu, wiecie, na choinkę to po prostu wkładacie i to sobie tam leży. No ale nie mogłam się tym oprzeć. Widziałam gdzieś mniej więcej sobie, patrzyłam na Google jakieś tam, wiecie, inspiracje na choinki i tego typu rzeczy. I właśnie coś tego typu widziałam, oczywiście innego, i stwierdziłam, że ja będę chciała coś takiego, że strasznie nie lubię łańcuchów. Nie wiem dlaczego, ale dla mnie jeszcze zawieszenie lampek, jak jeszcze ujdzie, takiegoś łańcuchu kompletnie nienawidzę, więc stwierdziłam, że wezmę sobie takie coś, udekoruję, żeby ona była taka, wiecie, jak najbardziej gęsta, ale żeby właśnie nie robić tego tymi łańcuchami, a właśnie takimi ozdobami. No i tego kupiłam naprawdę dużo i w dużą tego jest wadą, że bardzo, bardzo, ale to bardzo sypie się z tego brokat. Dlatego jak to kupujecie, już właśnie patrzę sobie tutaj na spódniczkę, już jest cała w brokacie, więc trzeba wtedy mocno uważać, no i później jak już się to zawiesi, no to wiadomo, odkurzyć całą podłogę, co mnie dopiero czeka. Kupiłam drugie, dosyć podobne, ale już mniejsze, tak żeby tamtych kupiłam chyba bodajże z 5, coś takiego. Tego też chyba z 5 kupiłam, już takich mniejszych, żeby gdzieś, wiecie, w kąt, żeby były takie różne. No i też z jednego, z drugiego sklepu sobie zakupiłam również takie czerwone, bo już tam więcej nie było. Również się strasznie sypie jak z każdego, tak żeby w razie gdyby mi gdzieś zabrakło, bo uważam,
że tych cłon to jest za mało, więc raczej gdyby mi zabrakło, no to jeszcze takie drugie malutkie, jeszcze chyba mam tego, mam 4, też gdzieś tam, żeby sobie wsadzić i tak ładnie sobie jakieś tam wolne miejsce po prostu zagospodarować. No ale oczywiście oprócz tego nie mogłoby zabraknąć tego na bombki. Mówiąc szczerze, tych haczyków w życiu nie kupowałam. Zawsze jeżeli chodzi o bombki, to tylko i wyłącznie brałam, wiecie, od nitki sznurek, zawsze na supełek i to właściwie było wszystko, więc mówiąc szczerze, to pierwszy raz w ogóle czegoś takiego użyję, więc ja nawet nie wiem, czy to będzie lepsze niż użycie tych, właśnie robienie sobie tych kokardek, znaczy właściwie tam węzłów. Także to dopiero po raz pierwszy przetestuję. To co mnie zdziwiło, że tutaj pisze, że tych haczyków jest 33. No i zdziwiło mnie, dlaczego akurat 33, no i nie wiadomo jakich względów tutaj akurat jednego nie ma. Tak by nie mogę tutaj jednego dorobić, żeby było parzysta liczba, no ale być może to tak akurat specjalnie. No i jako, że byliśmy w tematyce bombek, no to oczywiście ich tu nie mogło zabraknąć. Jednak byłam troszkę zawiedziona, bo jak byłam 2 tygodnie wcześniej w poszukiwaniu takich bombeczek, to wtedy widziałam, że były takie właśnie w takim pudełeczku jak to, tyle, że było złoto-czerwone. Niestety już tym razem jak byłam, to były tylko i wyłącznie takie, ewentualnie czerwono-srebrne, a że ja u siebie mam jednak złote, czy taką żółtą ścianę, gdzieś tam gwiazdki czerwone mam, no to stwierdziłam, że w tym roku tematyka choinki musi być ta czerwono-złota. Poczekaj, wzięłam taki i drugi czerwony, ale do mnie powiedział tata, że chyba oszalałam, bo tak naprawdę tego jest sporo i również później zobaczyłam cenę, to również stwierdziłam, że chyba kogoś popierdzieliło, szczególnie, że to niestety, ale nie są ze szkła, tylko są takie plastikowe, przez co nie do końca jestem z tego powodu zadowolona. A nie, to są szklane, a to przepraszam, to mój błąd. Początkowo myślałam, że z plastiku, brałam, jest błąd, zdenerwowana, jak w ogóle mogłam tyle kosztować z plastiku, ale jednak nie, dopiero tak przeczytałam, że są szklane, to mój błąd. Także wzięłam sobie jedną taką dużą, bo pomyślałam sobie, że okej, jako że główną taką, wiecie, najwięcej będzie czerwonego, no to, że złote będą tutaj bombeczki, a do tego drugą, mniejszą, takie mniejsze opakowanie. Tylko jednak z drugiej strony sobie tak pomyślałam, no okej, jest mniejsze od tamtego, fakt faktem, ale tu ich jest bodajże 20, więc stwierdziłam, że no może być za mało, to mój tata powiedział, jak to on znalazł to rozwiązanie, że tylko je powieszę od strony kamery, tak żeby w kamerze wyglądało ładnie, a że z tyłu ich nie będzie. Ale na szczęście w drugim sklepie, jak byłam, to były takie znowu czerwone bombeczki, mówiąc szczerze, nawet można powiedzieć, że są dosłownie takie same, tyle że w mniejszej wersji, więc może nawet i lepiej. Te będą gdzieś u dołu, wiadomo, a te mniejsze oczywiście wylądują na górę, także może nawet i lepiej, że wzięłam mniejsze to opakowanie tych czerwonych. W sumie też by mi się przydało, tak naprawdę mogłam mieć drugie też takie mniejsze opakowanie tych złotych, aby było troszeczkę, wiecie, od największych do najmniejszych. No jednakże sobie zrobimy tak, że po prostu te małe będą u góry, a reszta dziś będzie na środku i też na dole. No i pamiętam też troszeczkę parę tych większych złotych na górę. No i myślę, że teraz spokojnie mi ich starczy. Przechodząc dalej, widziałam takie urocze, czerwone, nie wiem jak to, takie no kwiatki, no nie wiem jak inaczej można je nazwać. Też było akurat na promocji, na przesanie ostatnie chyba 3 sztuki były, ja stwierdziłam, że wezmę 2, bo więcej nie będę potrzebowała, no i no nie mogłam się im oprzeć, żeby gdzieś się tam doczepić na samą choineczkę, a w razie czego zawsze mam paragon i w razie czego gdybym czegoś nie użyła, no to zawsze mogę to zwrócić, więc to tak nie, jeżeli stwierdzę jednak, że ich nie użyję. Lecąc dalej, kupiłam takie 2 wstążki, takie kokardowe, one mają służyć, wiecie, jako że nie używam tego łańcucha, to stwierdziłam, że po prostu one będą takim elementem dekoracyjnym, który będzie sobie po prostu tak może powiedzieć, troszeczkę ten łańcuch zastąpywał, myślę, że bardziej mi się coś takiego spodobało, ale jako że nie wiedziałam do końca, który kolor wybrać, czy będzie ona czerwona, czy będzie złota, a być może 2 użyję, to kupiłam obydwa, tak jak mówię, najwyżej będę zwracała. Ale również oprócz tego, jako że nie byłam, no bo początkowo byłam przekonana tego, że w ogóle zrobię takie złote, bo tu mam takie coś dokładnie do tego samego, miałam użyć, czyli żeby po prostu udekorować samą choinkę jako ten łańcuch, więc kupiłam sobie takie 2 złote, nie wiem jak to w ogóle w kamerze jest odzerowane. Myślę, że znaczy o wiele ładniej to wygląda, jak się ładnie na żywo mieni. Tutaj jest zwykły taki niespecjalnego po prostu wzorek, więc taki również kupiłam, ewentualnie użyję do dekoracji prezentów. Jeżeli nie użyję tego, a najprawdopodobniej nie użyję, albo zwrócę, więc jeszcze zobaczę. Bardziej mi się wydaje, że użyję tych tutaj kokard, tych wstążek, bo one mi się bardzo podobają. Myślę, że będą o wiele lepiej wyglądały na choince niż same te, bo myślę, że to bardziej do prezentów, a że to właśnie może się dobrze nadać, ale dopiero
W drugim sklepie to zobaczyłam i dopiero wtedy je wzięłam. No i również na kolejnej promocji, co mi się udało złapać za złotówkę, za 2 złote, nie wiem. Były takie listki, one właściwie mają taką samą właściwość jak te, co pokazywałam na porządku ozdoby. I się po prostu będzie się wkładało między gdzieś tam listki i po prostu gdzieś tam będzie sobie takie na złoto leżało. I myślę, że to też będzie taki właśnie fajny element dekoracyjny, jako że główną tematyką chyba będzie ten czerwony, to że też troszeczkę takich kawałków złotych się tam pojawi. No i również dosyć przypadkowo Lolki mi pokazał takie, nie wiem, taki projektor, który rzuca takie mrygające jakby lampki na ścianę. No i mówię szczerze, że wzięłam to bardzo mocno tak dla testu, więc jeszcze nawet nie wiem. W momencie, kiedy wy to widzicie, to ja jeszcze tego nie testowałam, więc nie dam wam mojej opinii. No to jak widzicie tutaj, raczej z drugiej strony, raczej to służy do tego, żeby to rzucać takie światło na domy, tak mi oglądać takie amerykańskie filmy, to nie zawsze tak ma ładnie wszystko oświetlone, więc raczej to do tego służyło, a nie jeżeli do tego, żeby gdzieś tutaj robić to w pokoju, ale być może da to akurat fajny efekt, więc to dopiero sobie przetestuję, a w razie, jeżeli się nie przyda, no to tak jak reszta, to po prostu oddam, no to tak wiecie, dla testu. Pytałam wcześniej na wszelki wypadek, czy na pewno można zwracać wszystko. No i tak naprawdę to już są wszystkie rzeczy, jakie mamy, jakie zakupiłam, no i wszystkie już wam pokazałam, chyba więcej tu rzeczy nie mam, także chyba tylko i wyłącznie nam pozostało pokazanie wam, jak na live streamie tą choinkę ubieram, także dorzucam tutaj przyspieszone tempo i mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić go łapeczką do góry, napisać komentarz, co dostaliście od Mikołaja, a my widzimy się już w kolejnym, i to dosłownie niedługo, odcinku, i też w drugim kolejnym odcinku, który będzie taki surprise dla was. Także trzymajcie się i wyczekujcie, bo już niedługo będzie. Trzymajcie się, na razie i cześć! 3, 2, 1 i wszyscy naciskamy Enter, aby teraz poleciał cały wielki spam! Ja tu mam... Czekajcie. Dobra, łapię fokus. Dawajcie, czaty. Robimy wielki teraz spam. Teraz wszyscy jednocześnie muszą wlecieć. O, tak, właśnie, tak się robi pozdro YouTube, tak wszyscy mają się tutaj witać. To mogę ja drugi na laptopie pokazać, bo to lepiej zasuwa. Jak zasuwa, to jak głupie. Ja, piękne pozdro YouTube, wszystkie tu osoby są dalej w streamie, pozdrawiają serdecznie, ile was tu? Prawie 500 osób, wszyscy tutaj piszą pozdro YouTube. Dobra, drugim jeszcze czacie pokazałam.